Szanowni Państwo, otwieram 38. sesję Rady Miejskiej w Przemyślu. Witam wszystkich Państwa zaproszonych, wszystkich gości, pracowników, naczelników Urzędu Miejskiego, spółek i jednostek podległych. Witam Pana Prezydenta, Pana Zastępcę, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Pana Mecenasa, Wysoką Radę i Panów Wiceprzewodniczących. Wolnik jest coś takiego. Ostatnio ludzie na osiedlu i nie tylko na osiedlu zaczynają pytać się, co tam się dzieje na tej Radzie. Słuchają. Każda sesja idzie w świat. Mam brata w Stanach, który mówi, ludzie, co byście powariowali? Zapomnieliście, ile lat Polska była w niewoli? Chcecie dalej żyć w niewoli? Zróbcie coś dobrego na miasta, nie walczcie nie wiadomo o co, bo w tej chwili ta walka jest nie wiadomo o co. Praktycznie przewodniczący mogą wypowiadać się na każdy temat i to jest ich Oddaj głos! Panie radny Błachowicz, ja pana bardzo proszę, aby pan swoje emocje spłynął i słuchał to, co ja mówię ze zrozumieniem. Proszę pana. Panie radny, ja pana jeszcze raz upominam, aby się pan zachowywał stosownie do tego, co jest zawód. Ja panu jeszcze raz powiedziałem, że to jest bardzo, i pan nie zakrzyczy, panie radny. Ja panu jeszcze raz mówię, szanuję się wzajemnie. I jeszcze raz panu przypominam, że proszę wyrażać się na temat o raporcie z panu gminy. Dziękuję bardzo. Ale do czego zmierzam? Raport dotyczący tego, co pan teraz ode mnie wymaga, to chyba powinien dotyczyć punktu, gdy wypowiadali się radni z danych osiedli. A nie do mnie, tak jak powtarzam, do prostego człowieka. Boli prawda, tak, aż tak bardzo, że pan po prostu nie chce mnie do końca wysłać. Mam prawdę jeszcze parę linijeczek, które są dla mnie znaczące. Z szacunku do nas mieszkańców proszę mi się wypowiedzieć do końca. Chyba kultura tego wymaga, aby osoba, która mówi, dokończyła swoje zdanie i swoje myśli. Bardzo panu dziękuję. Trzymała to, co pani powiedziała. Trzymam się cały czas tego, co pan tutaj mnie o to prosi. Oczywiście jak najbardziej podpisuję się pod wszystkimi punktami dotyczącymi pana prezydenta, tym jak przedstawił to, w jaki sposób w 2019 roku miasto działało, jak się podnosi po prostu z długów i z tego, jak to wszystko wychodzi. Naprawdę widzę ewidentnie, że w momencie, kiedy pan prezydent wypowiadał się na temat tego, ile zrobił dla miasta, pan cały czas albo wychodził, albo rozmawiał z kolegą. Takie przeważenie. Panią upominam, jeżeli pani nie powróci i nie będzie pani tego realizowała, do czego pani zobowiązała tych 50 podpisów, to ja będę zmuszony ogłosić przerwę techniczną. Ale z przyjemnością, ja na te podpisy tutaj jestem. Jeżeli pan nie przerwie, pan mi przerwie i pan zrobi przerwę techniczną, to pan sam siebie oceni. Powiem tyle, o pewne poniżenia, o te inne wyśmiewanie się. Zapraszam. Nie, panie. Nie w waszym interesie powinno być czasem to, żeby działać razem? Czy nie w waszym wspólnym interesie powinno być tak, że dzielicie wspólnie wszystkie inwestycje, które są jeszcze do wykonania? Czy w waszym wspólnym interesie nie powinno być wyrozumiałości, słów przepraszam, słów razem damy radę? Przecież macie działać dla Przemyśla, a nie szkodzić mu. Te osoby, które wyszły, to po prostu tak jak ja twierdzę, no nie dały rady, prawda ich po prostu zabiła. Słuchajcie, dążycie do tego, że nastąpi masowa ucieczka młodych. Mam nadzieję, że pan
myślę, że telewizja również przedstawi tutaj temu panu Zapotockiemu całą prawdę i treść, którą chciałam dokończyć. Dążycie do tego, że nastąpi masowa ucieczka młodych ludzi. Tego niektórzy radni chcecie? Starsi ludzie poumierają i kto wam zapewni funkcjonowanie przemysłu i turystyki? Będziemy oglądać później takie stare zdjęcia, jak tutaj nam pani pokazywała. Miasto Przemyśl będzie wtedy wyglądać właśnie jak miasto zabytku. Tak jak powiedziałam, to nie jest Warszawa, to jest Przemyśl. I Urząd Miasta to nie jest Sejm, to jest podstawa. My mamy prawo tak samo głosu, my jako mieszkańcy, bo to my budujemy to miasto. Drodzy Państwo, ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć. Obudźmy się w końcu i zacznijmy siać wspólnie ziarna, bo wierzcie mi, że z tych plonów każdy z was coś osiągnie. Bardzo was o to proszę i dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców. Odnosząc się do raportu o stanie miasta, ja nie mam żadnych uwag. To, czy my dysponujemy, jakimi środkami finansowymi dysponujemy jako miasto, jaki dysponuje pan prezydent, nie pozostawia wiele złudzeń, że chcielibyśmy oczywiście wszyscy więcej, ale nie wszystko za te środki da się zrobić. Bardzo często w mediach przewija się taki fałszywy przekaz, że miasto jest w tragicznej sytuacji finansowej, że jest katastrofa, że w złej kondycji finansowej są spółki miejskie. Nie jest to prawdą. Prawdą jest to, że jest trudna sytuacja, ale wychodzimy z tej trudnej sytuacji. Bardzo dobre zarządzanie prezydenta spowodowało to, że udało się uratować spółkę MZK, która była praktycznie w stanie agonii zaraz w momencie przejęcia prezydentury przez Wojciecha Bakuna. Udało się naprawdę wiele rzeczy. Udało się kontynuować te inwestycje mimo gigantycznego zadłużenia i spłacać to zadłużenie równocześnie. Wiele kroków poczynionych przez prezydenta zmierza właśnie do tego, aby ten budżet tak prowadzić, aby było stać nas zarówno na działania inwestycyjne, na działania prospołeczne, na działania kulturalne, promocję turystyki i budowania pewnego produktu, który będzie marką Przemyśla. I to długofalowe właśnie działanie, długofalowe myślenie prezydenta, nie zamykające się w jednej kadencji, ale przede wszystkim wykraczające poza te lata, jest taką największą oznaką dojrzałości samego prezydenta i uważam, że to idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku. Ja zaapelowałem do radnych Rady Miejskiej, aby wszyscy głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, oceniając na podstawie oceny realnej, oceny prezydenta i jego działań. Nie na podstawie wytycznych partyjnych, ale na podstawie właśnie tego, co prezydentowi w tym trudnym okresie udało się osiągnąć. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście. Każdy tutaj z przedmówców odniósł się chociaż w dwóch słowach własnym do tej dzisiejszej sceny. Chciałem powiedzieć, Mirek, że zgadzam się z tobą jak najbardziej. I chyba tym elementem, który nagle wszystko zmienia, są po prostu te kamery. Część z koleżanek i kolegów po prostu dostaje jakiegoś małpiego rozumu. Podjęliśmy decyzję jako klub głosować przeciw udzieleniu absolutorium dla pana prezydenta za 2019 rok. Główne przyczyny: brak inwestycji. To, co w tej chwili obserwujemy, to jest tylko i wyłącznie trwające, kończące w zasadzie się inwestycje, które zostały umowy podpisane kilka lat temu, sfinansowanie z wyborem wykonawcy i tak dalej. Proszę Państwa, prezydent wiele obiecywał. Obiecywał w mediach społecznościowych ciągłe informowanie mieszkańców. Jakoś to wszystko nagle zniknęło. Na sali przez poprzednie 20 miesięcy, kiedy grupa 11 radnych próbowała podzielić się swoim doświadczeniem, często wieloletnim, naprawdę wieloletnim doświadczeniem, zawsze byliśmy jakby spychani na boczny tor. Nikt w nic się nie wsłuchiwał, nawet jeśli chodziło o rzeczy naprawdę oczywiste, cyfry, ułatwienie pracy. Myślę, że po prostu
Widać było, z naszego punktu widzenia, widać było arogancję, butę, taką wyższość, taką po prostu wyższość. Myślę, że będzie to, nie jest to absolutnie czerwona kartka, jest to tylko i wyłącznie żółta kartka. Myślę, że to będzie jakiś drobny przyczynek do tego, żeby pan prezydent zrealizował swoją obietnicę wyborczą i zaczął pracować z całą radą. Nie z swoimi początkowymi 12 radnymi, tylko żeby zaczął pracować z 23 radnymi. Poza tym nic się nie zmienia. Jedną kwestię chcę podnieść, ponieważ tak mówimy cały czas o poszanowaniu, o rozmowę, no więc to Państwo się denerwujecie. Jeżeli mamy inne zdanie niż Państwo, wtedy jesteśmy obrażani. Wtedy Panie Prezydencie, ja Panu nie przeszkadzam. Krok po kroczku realizujecie swój cel. A tym celem jest odwołanie prezydenta Bakuna i przyjęcie w pełni władzy w mieście. I to jest, szanowni wyborcy, szanowni mieszkańcy miasta Przemyśla, prawdziwy cel tego działania. Szanowni Państwo, sesja absolutoryjna, podczas której sesji radni oceniają pracę prezydenta w roku 2019. Ja ze swojej strony dołożyłem wszelkich starań, żeby przedstawić, wytłumaczyć radnym i mieszkańcom, również mieszkańcom czynnie biorącym udział w tej sesji, wytłumaczyć to, co się udało zrobić, to, czego się nie udało, wziąć w pewien sposób na przysłowiową klatę te bolączki, które cały czas miasto ma. My tutaj w żaden sposób się nie wybielamy, traktujemy tą pracę jako pewien konstant, w związku z tym bierzemy wszystkie jakieś zaległości, które ciągle są, i myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat wiele z tych zaległości będzie się za nami ciągnąć. Natomiast co do oceny mieszkańców i oceny też przewodniczących niektórych zarządów osiedli, myślę, że dają tutaj ciągle prezydentowi jakiś kredyt zaufania. Myślę, że to przedstawienie tego raportu o stanie gminy, pokazanie na wykresach tak naprawdę, jak wyglądają finanse miasta, co się udało zrobić, jak wygląda nadwyżka operacyjna, jak wygląda spłata długów, co można zrobić i tak naprawdę pewną strategię, przedstawianie pewnej strategii dla miasta, to jest cały czas to, w co myślę, że mieszkańcy, a na pewno ich przedstawiciele, którzy dzisiaj brali udział, cały czas wiedzą. Z drugiej strony oczywiście, po drugiej strony barykady, niestety, ale często niemerytoryczne argumenty albo bardziej polityczne, czyli dajcie mi człowieka, znajdziemy na niego paragraf, i podobnie tutaj, jeżeli chce się nie przyjąć uchwały o udzieleniu absolutorium, czy nie udzielić wotum zaufania prezydentowi, to oczywiście zawsze znajdzie się ku temu powód. I tak myślę, że należy traktować wystąpienia przynajmniej niektórych radnych, gdzie padały zarzuty, można powiedzieć, z kapelusza wyciągnięte, jakieś baśnie niestworzone o tym, że chociażby prezydent naciska na radców prawnych, żeby przygotowywali opinie prawne niezgodne z nie wiem, z jakąś linią polityczną czy linią myślenia radnych. Kuriozalna sytuacja, która obraża zarówno mnie jako prezydenta, ale też obraża osoby wykonujące zawód radcy prawnego i służące tutaj, pracujące w Urzędzie Miejskim. Zawód ściśle regulowany i myślę tutaj zaufania publicznego i jakiejś kwestii merytoryczności absolutnie nie można mu odbierać. Ale takie zarzuty również się pojawiały. Pojawiała się też część zarzutów co do kwestii redakcyjnej tego raportu. Komuś przeszkadzało, że coś w tym raporcie było, albo że czegoś nie było. Być może parę kropek było źle postawionych, albo przecinki. Ale to raport nie jest, szanowni Państwo, dokumentem samym w sobie. Raport jest pewną oceną sytuacji. Powinniśmy patrzeć na to, co ten raport przedstawia, a nie tylko to, że kwestia stylistyczna gdzieś tam być może nie została czasami dochowana. W ogólnej ocenie myślę, że radni podejmą decyzję, która
była podjęta na długo przed zwołaniem nawet tej sesji. Jakoś nie mam co do tego wątpliwości, wielokrotnie to wyrażałem, a ja myślę, że w dalszym ciągu będę pracował i wszelkie te niedogodności, które gdzieś tam są i my o nich też wiemy i mamy ich świadomość, będziemy sukcesywnie eliminować, a mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się ogłosić pewną informację, na którą bardzo duża część mieszkańców, myślę, z utęsknieniem czeka. Pięknie przewodniczący Robert Pal, będę podkreślał, ten klub bardzo głośno z klubu Civitas podsumował działalność Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mam takie wrażenie, wręcz jestem tego pewny, że do tej pory funkcję dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji piastował szef kampanii Legii Civitas, pan Robert Kazimir, z nadania politycznego pana Roberta Homy. Myślę, żeby wszyscy jednogłośnie przegłosowali 700 tysięcy, pomimo, że nie było śniegu, jest to wina pana prezydenta, mielibyście za okolami śnieg. W niczym aby to nie przeszkadzało. Daleko nie trzeba sięgać pamięcią. Jak funkcję piastował pan Robert Kazimir, jeszcze był dyrektorem w POSIR-ze, w 2018 roku przecież podjęliśmy jednogłośnie decyzję o podwyżce stawek na wszystkich obiektach POSIR. Dlaczego? Pan wie dlaczego, czy pan już zapomniał? Dlatego, że prąd poszedł w całej Polsce do góry i zabezpieczaliśmy się. Pan dyrektor przedstawił wszystkim radnym na Komisji Sportu, na sesji Rady Miejskiej, że musimy podnieść stawki, bo usługi energetyczne idą do góry. Ale wtedy jednogłośna była decyzja, żeby ratować posiłek. Co za tym idzie, panie Bał? Bo do pana będę mówił. Większego hipokryty, fałszerza niż pan w życiu nie poznałem i nie chcę poznać. Do kolegi Darkalaska. 7 godzin, Darek, debatujemy. Prezydent się pręży, naciąga. Macie prawo oczywiście głosować jak chcecie. Pani skarbnik z wydziałami przygotowała cały projekt do Rio. Rio wysłało, że jest to dobrze zrobione. Nikt tego nie podważy. Co to też komisji rewizyjnej zaopiniowała pozytywnie. I mówimy cały czas o współpracy. I to najbardziej mnie tutaj uwiodło twoje słowa. Panie prezydencie, lepiej zrobić krok do tyłu i później dwa do przodu. Dla mnie, Darek, osobiście jesteś najbardziej osobą wierzącą, jaką kiedykolwiek w życiu poznałem. Ja sam nie mogę w to uwierzyć, jak ty sam się nie potrafisz okłamywać i naszych wszystkich mieszkańców. Ty mówisz o współpracy do prezydenta, a przewodniczący pan wyciąga tydzień czy dwa tygodnie temu przygotowany projekt uchwały, nie udzielający prezydentowi absolutorium, to po co my o tym rozmawiamy tutaj około 7 godzin, bijemy pianę, jak jest, nawiązujemy o współpracy, oni obrażają się, jak i tak jesteście w zmowie politycznej z SLD, z Prawem i Sprawiedliwością i doskonale wiedzieliście, jak będziecie głosować. Wasze prawo. Tak możecie. I jeszcze na sam koniec do pana Bala, bo jest nieanimowym. Robert jest moim naprawdę największym ulubieńcem. Na samym początku pan prezydent przedstawił sprawozdanie o gminie, o raporcie gminy. I to nie tylko pan prezydent podkreślał, że nie zostawił na samym początku kadencji, pomimo wielomilionowego długu zadłużenia, podniesione podatki. Panie Bal, ja panu chcę przypomnieć, jak rządziła pana, nie wiem, czy partia, czy stowarzyszenie. Nie chciałbym obrazić wszystkich ludzi z Legii Civitas, ze stowarzyszenia, to są wspaniali ludzie, którzy piszą wspaniałe projekty i rzeczywiście działają dla dobra miasta. Tylko przykro, że pod przykrywką tak fałszywych ludzi, jakim jest pan, oni muszą cierpieć. I teraz zadam panu pytanie. Kto podniósł mieszkańcom Przemyśla w 2014 roku podatki? Zadam to pytanie. Kto, panie Bal? Pierwsza uchwała w 2014 roku. Legia Civitas jednogłośnie i kilku radnych z Prawa i Sprawiedliwości się wstrzymało do głosu. I pan ma dzisiaj czegoś zrobić zarzuty dla prezydenta o niewykonanie budżetu, o zarzuty na działanie na niekorzyść gminy? Szanowni państwo, na tej sali przez najbliższe 3 lata tutaj spokoju nie będzie. Tak się nie da pracować.